Witajcie, kochani. Wiem, że jest późna pora, ale chciałam wam coś przeczytać, bo po prostu jak się widzi tą walkę w kościele między dziećmi Bożymi, to po prostu nie sposób o tym nie myśleć. Oczywiście nie nosić tego na własnym karku, ale Pan nas kazał namawiać się do miłości. Mimo wszystko kochać się. Pan nas ostrzegał, że czasy będą złe. Pan powiedział, utrzymujcie pokój, jeżeli to jest z waszej mocy, ze wszystkimi. A my zamiast ten pokój utrzymywać, to po prostu kłócimy się. To widać, to bardzo widać na Facebooku i nie tylko. Jest walka o władzę, o to, kto jest mądrzejszy. Każdy chce być widziany jako ten taki chrześcijanin, tak nie wiadomo jak bardzo używany przez Boga i że ja robię to najlepiej, ja robię tamto najlepiej. Słuchajcie, Pan nas ostrzegał, że tak będzie, tak? Ale my jednak mamy się namawiać do pokoju, a nie podjudzać, nie podsysać, żeby po prostu ten Kościół się dzielił. Teraz jest czas, że będzie oddzielenie, tak? Kóz od owieczek. Owieczek od kóz. Ale my, jeżeli mówimy, że mamy tyle tej mądrości Bożej, że mieszka w nas Chrystus, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że to my jesteśmy tymi owieczkami, to dlaczego z tylu ust wychodzą takie oszczerstwa, bluźnierstwa, oceniamy się bardzo brzydko, określamy się bardzo brzydko. Słuchajcie, ja słucham, ja nie zawsze słucham, ale czasami tak po prostu słychać jedno nauczanie, drugie nauczanie, ten naucza, tamten naucza, ktoś albo jakieś posty. Jak my po prostu w tak okrutny sposób potrafimy oceniać, nazywać siebie nawzajem, że po prostu ja wiedziałam, tak? Biblia nas ostrzega, jak będzie pod koniec czasów, jak ludzie będą się zmieniać. Ale powiem wam szczerze, że nie myślałam, że będzie tak między dziećmi Bożymi, chociaż to jest napisane w Biblii, a Biblia jest napisana do kogo? To nie chodzi o ludzi ze świata. To chodzi o braci i o siostry. I Pan nas ostrzegał, bądźmy czujni. Bądźmy czujni, tak? Pan powiedział, strzeż swojego serca nade wszystko. Kochani, co w sercu, to i na ustach. Co w sercu, to i na ustach. I nie kala człowieka to, co wchodzi, tylko to, co wychodzi z ust. A to, co w sercu, to i na ustach. Słuchajcie. Przypomnę wam, wiadomo, tak, tutaj jest w drugim liście świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza, to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, niewdzięczni, bezbożni, oszczercy, bez miłości, tutaj pisze, bez naturalnej miłości, niepowściągliwi, okrutni, przybierający pozór pobożności. I słuchajcie, to jest po prostu straszne, że to po prostu widać, tą walkę między dziećmi Bożymi. Tak, będzie to oddzielenie i ja tylko po prostu zaznaczam, że Bóg nas namawia do tego, abyśmy się kochali, abyśmy byli czujni, abyśmy uważali. Co wam dadzą te walki, jeżeli Bóg i tak patrzy na serce? Bóg i tak patrzy na serce.
chcemy udowadniać, ile w nas jest mądrości. Chcemy udowadniać, że my najlepiej robimy to, że my mamy największe poznanie. Jedni, że mają mądrość biblijną, drudzy, że mają biblijną i jeszcze z literatury chrześcijańskiej. I jest taka walka. Jest taka walka. A już po prostu takie zdania, jakie potrafimy o sobie pisać i jak się oceniać, jak siebie nawzajem oceniać, określać, to po prostu jest okropne. To po prostu jest okropne. I co da ta walka? Co da ta walka? Co da to całe popisywanie się, że ja najlepiej, ja wszystko robię najlepiej, jestem najmądrzejszy i w ogóle czekam na Pana, Maranata, Maranata. Co wam to da, jeżeli Bóg i tak patrzy na serce? Jeżeli ty uważasz siebie za takiego oddanego Bogu, tą owieczkę, i która mówi Maranata, a z twoich ust wychodzą takie bluźnierstwa, potrafimy tak brzydko na siebie nawzajem mówić. Co to da, kiedy i tak Bóg patrzy na serce? Słuchajcie. Lud ten przybliża się do mnie ustami i czci mnie wargami, a ich serce daleko jest ode mnie. Mało tego. Jest ciągła walka, ciągła walka. Ciągła walka. Teraz. Po drugie, robimy sobie idoli. Robimy sobie idoli. Wiecie, po czym to widać? Taka obłuda. Na przykład jedna strona zrobi jakieś nauczanie. Albo po prostu tak zrobi live i podaje jakieś wersety. I któraś osoba potrafi napisać, to niebiblijne. No jak niebiblijne? Ty podajesz werset, mówisz, że to jest w Mateusza, tam 15:2, albo w Łukaszu to i to, i ta osoba podpisuje, to jest niebiblijne. Mało tego, co zauważyłam. Na następny dzień, albo po dwóch dniach, ktoś inny robi live, robi nauczanie. Te same wersety. Te same. I ta osoba, która pisała tu, tamtej strony, to jest niebiblijne, tutaj, o tak, braciszku, chwała Bogu za ciebie. Chwała Bogu za ciebie. O, ogień, chwała Bogu za ciebie. Czy Pan nas nie ostrzegał, obłudnicy? Robimy sobie idoli, słuchajcie. Idoli sobie robimy. Czy to tak ma być między nami? Czas naprawdę jest bliski. Czy my myślimy, że to jest czas na zabawę? Czy my naprawdę myślimy, że ten czas jest, że jest czas na zabawę? Na takie bawienie się w takie właśnie ja, tylko ja. Ja wiem najlepiej, ja wszystko robię najlepiej. Chodźcie do mnie. Ja mam największe poznanie. Ja najbliżej jestem, ja mam taką relację z Panem. Mhm. A to, jak mówisz o innych i w jaki sposób mówisz o innych, jakich słów używasz, jakich określeń używasz, to powinieneś się za to wstydzić. To jest po prostu, nie mogę powiedzieć nieprawdopodobne, bo Biblia nas ostrzega. Ale powiem tylko jedno. My powinniśmy namawiać siebie do miłości, upominać się delikatnie, namawiać się do posłuszeństwa,
a po prostu to są jakieś popisy. To są jakieś popisy. Ja nie będę dawała przykładów jakichś dosłownych, bo wystarczy, że inni to robią. Ale po prostu potraficie. Musimy mówić my. Potrafimy tak brzydko siebie określać, z taką pychą. Tak brzydko na siebie mówić. Popatrzcie po prostu na te posty niektóre, na te wiersze. Niektórzy jeszcze potrafią w wierszach określać innych chrześcijan po prostu tak okrutnie, z taką pychą, że ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, wiecie? Nie mogłam. Po prostu w pierwszym momencie, jak ja po prostu zobaczyłam kilka takich postów, nie mogłam w to uwierzyć. Jeżeli ktoś po prostu będzie chciał na Briefie się dowiedzieć, nie wiem, może coś więcej, to możemy porozmawiać, ale po prostu chodzi mi tylko o to, że co wam to wszystko da. My wiemy, że musimy robić live. Niektórzy mają to pragnienie od Pana. Nauczać, tak? Ale myślmy i mówmy o innych z miłością. Nie używajmy brzydkich słów, takich okrutnych określeń. Coś na zasadzie wieśniak. Ale nie powiem dokładnie, ale na tej zasadzie. Niezależnie od tego, jak będziesz chciał udowodnić swoją mądrość, swoje wykształcenie teologiczne, pamiętaj, że Bóg będzie patrzył na twoje serce. Na twoje serce. I pamiętaj, że to, co w sercu, to na ustach. Błogosławię. W imieniu Jezusa Chrystusa.